przebłagawszy go, prosimy, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Przyszła by tym ludom, które miały swoją kulturę, administrację, politykę, gospodarkę, dzieje swoje, tylko dodać się w Ewangelii. Nie tak jak ci w linii cesarskiej idący, nieśli wszystko ze sobą, i gospodarkę, i kulturę, i Ewangelię się często zasłaniali, traktując pogan jak prawie nieistniejące zjawisko, jak puste ziemie. To o tym mówił ksiądz profesor fenomenalnie w tym epizodzie dziejów, którego kulminacją był Grunwald i Sobot w Konstancji. To z narodów słowiańskich już w polskiej myśli, krakowskiej myśli wyrosła, dojrzała koncepcja polityczna, kulturowa, społeczna, filozoficzna, która przez świat jest odkrywana do dzisiaj. Idziemy od kolebki polskich dziejów świadomi, że tę kolebkę nam Bóg sam przygotował kulturą prawa ojców, a Maria się nad kolebką pochyliła i pozwalała nam dorastać. Wchodząc wyraziście w nasze dzieje kilkakrotnie, bo na początku i Bogu Rodzica, i pierwsze świątynie maryjne, tytuły mające, i modlitwa maryjna. A gdy prześledzimy przy okazji 1050 lat od chrztu wieszczowego nasze dzieje, to się zdumiałem po raz kolejny, bo licząc standardowo, statystycznie po 25 lat na jedno pokolenie, to w 1050 latach mamy 3 razy po 14 pokoleń, około 350 lat. Jak kiedyś w tych dziejach laboratorium narodu wybranego, od Abrahama do króla Dawida, do przesiedlenia babilońskiego i do Chrystusa, po 14 pokoleń. Jeśli liczymy od Mieszka, to 14 pokoleń później kończyły się lata piastowskie, okrzepła Polska kulturowo i politycznie. Ustabilizowała się i zaprosiła Jadwigę, aby zaproszony został sąsiedni naród, a właściwie narody. I przez 350 lat stanęła po środku Europy silna, jaśniejąca Rzeczpospolita. Chociaż jak dzieje Międzyrzecza pokazują, zmagająca się nieustannie i zmuszana, by bronić swojego domu, swojej rozumnej wolności i swojej swobody rozumowania i swojej ewangelicznej postawy i środkowo-europejskiego czy wręcz polskiego społecznego doświadczenia Ewangelii. Ale gdy się znowu zachwiała Rzeczpospolita, to po 350 latach, gdy potop przetoczył się i zrujnował wiele polskich miast i jak się wydaje wielu przekroczył kręgosłup polskiej gospodarce, polskiej polityce, polskiej siły państwowej, to wtedy Maria znowu stawiała. Ja, Jan Kazimierz, król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, żmudzki, niefrancki, czernikowski i tak 10 tytułów politycznych imienia oraz wojska i stany obu narodów. 12 tytułów jak korona z gwiazd 12. Ciebie, Maria, za panią i królową państw moich obieram i twojej szczególnej opiece Rzeczpospolite poddaję. I poszliśmy na lata trudnego duchowego pogłębienia, zapuszczania korzeni głębiej w cierpieniu, w rozproszeniu, w emigracji, w prześladowaniach, w powstaniach i w dziełach świętych ludzi. Takiego wysypu świętych w polskich dziejach, jak w czasie rozbiorów, nie było w innych okresach. Dopełnienie tych dziejów kolejnych 14 pokoleń
i każde pokolenie musiało sobie stawiać to pytanie i zdawać egzamin. Jeśli zachowali wiarę i poszli Bożą drogą, polski dom się stał stabilny, silny i wyrazisty i wzbudzał podziw i uznanie. Jak się chronili w polskim domu wygnańcy z innych państw i krajów, albo czerpali wzorce z polskich doświadczeń. Ilekroć pokolenie było słabe duchowo i Bożej drogi nie rozpoznało, chwiała się Rzeczpospolita, a obcy ludzie, obce kultury wciskały nam w myśli, w serca, wciskały nam w wybory naszej woli, nie nasze rozwiązania, nie nasze decyzje, a nam tylko pomnażało się cierpienie. Dlatego i w tym pokoleniu rozpoznajemy nowy czas. To nic nowego. Ani ten czas nie jest trudniejszy, ani nie jest jakiś bardziej dziwny. Po prostu kolejne pokolenie, kolejny nowy czas i kolejne nowe zadania. Niezmiennie stają przed nami Chrystus i Maryja. Pamiętaj, Chrystus jest prawdą. Chrystus rzeczywiście Synem Bożym był, Słowem wcielonym, chociaż był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. I wziął na siebie nasze cierpienia, nasze słabości, zgromadził nas w rodzinę i za nas umarł na krzyżu. Naprawdę umarł. I naprawdę zmartwychwstał, aby pokazać, że szatan, kusiciel, ten specjalista od PR, od tak zwanej nowoczesności, że on jest przegrany, że on już nic nie może. Obrzydli jest, kłamca i nienawistnik, i sierca śmierci, i sierca cierpienia. On nic innego nie potrafi, choć nieraz ubiera się w złocone ranki i próbuje pozować, jakby to był święty obrazek. I ktoś, kto nie ma w sobie rozumnej wolności i swobody rozumowania, daje się nabrać na tę fałszywkę. W naszym pokoleniu niestety wzrasta liczba ludzi, jak się wydaje, którzy dają się nabrać. Ale na szczęście, chwała Bogu, wzrasta liczba ludzi, którzy nie boją się rozumować i pytać, i odpowiadać rozumnie i w pełnej wolności o Boże. Jest Maryja, która niezmiennie nad połyską nowego czasu w polskim domu się popiera. Z troską, z dziwieniem, z miłością, cierpiąc, ale nie radując się. Pomóż Chrystusowi, aby w nowym czasie Jego Słowo, Słowo Boga samego, było głoszone niezmiennie i do końca. By było głoszone i by było słyszane. By było słyszane i by było przyjmowane. By było przyjmowane i by stawało się konstytucją naszych wyborów, decyzji, planów. Pomóż Maryi, aby kolebka polska, kołyska domu rodzinnym, wózek dziecięcy nie były puste. I pomóż całemu polskiemu domowi, rodzinie polskiej, by zaczęła znowu patrzeć we właściwy kierunek, byśmy się nie dali być po Bożemu, gospodarzami w naszym polskim gospodarstwie, w naszym polskim domu. To znaczy, byśmy naprawdę my decydowali. Nie jest prawdą, że to już nie na te czasy. I nie jest prawdą, że wiele idiotycznych, różnych regulacji ustawowych, traktatowych czy zarządzeń unijnych musi się spełniać i musi być twardo realizowane. Nawet jeśli dzisiaj tak jest, to jutro tak być nie może. Tylko dom, który pozostaje rozumnym i wolnym, Bożym domem i Bożą rodziną, tylko dom, w którym serce rozstrzyga o tym, co miłujemy, za czym idziemy, komu służymy. Tylko taki dom.
różnych momentach patrzy gospodyni, patrzy gospodarz domu, przypominając sobie i uświadamiając, że nie on dowolnie ma prowadzić sprawy domu i rodziny, ale jest Bóg na niebie. I to Jego słowo, Jego prawo jest ważniejsze. I Jego błogosławieństwo jest konieczne. Potrzebni wszyscy za Niego. Nie tylko osobiście każdy, ale także jako rodzina i także jako naród. Bo gdy przyjdzie czas powrotu Chrystusa, to On zgromadzi przed sobą wszystkie narody i oddzieli jedne od drugich. Tak mówi Słowo Boga. Dlatego stawaj przy Chrystusie. Maryja ci w tym pomoże. Stawaj przy ołtarzu Pańskim. Z radością patrzymy jako biskupi i kapłani, że dorośli mężczyźni powracają do ołtarza. Pomrze nakładając, Pismo Święte czytając, posługując, asystując kapłanowi przy ołtarzu. To jest kierunek, to jest czas dla mężczyzn. Za mężczyznami przyjdą niewiasty, przyjdą dzieci, powróci młodzież. Dlatego tak się z nas cieszymy. Chrystus i Maryja. Józef pokazuje, że męska odpowiedź to jest pierwsza odpowiedź świata na fiat Maryi i na wcielenie Chrystusa. Józef pierwszy powiedział, właściwie nie powiedział, wstał ze snu i wykonał wszystko, co mu powiedział Pan. Mężczyźni polscy, powstańcie ze snu. Nie bójcie się osobistej modlitwy. Miej czas nigdy na modlitwę osobistą, każdego dnia. Miej czas nigdy, aby świętować Dzień Pański.